Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry i z razem serii z Call of Duty 2. Jak pisałem na Discordzie, będzie to ostatnie Call of Duty na moim kanale na ten moment. Więcej nie będę nagrywać. No i cóż, ja tutaj no sobie zagrałem parę tych misji już dla testu, by zobaczyć. Nie, no, zagrałem tylko tą pierwszą, The Winter War. No i cóż, dzisiaj zagramy Red Army Training od samego początku. I będziemy grali, no... Nagramy na easy. A co mi tam? Nie będziemy jakoś wariować. Chociaż mógłbym tutaj grać na najtrudniejszym, bym dał radę, ale no. Dobrze. Historyjki nie ma co opuszczać, bo i tak pewnie już to jest taka stara gra, że każdy te historyjki zna. Więc no. Welcome to basic training, comrades. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Now, walk over to that table and pick up. Okej, no mamy tutaj tak. Czy nawet patrzcie, to jest gra bardzo stara, a graficznie nawet dobrze wygląda. Dobra, przynajmniej wiem, co już trzeba zrobić, nie? Dobra. Okej. Okay. Nie chcemy, niech tak będzie jak jest. Okej. No pistolet nie jest zbyt celny. Okej. Okay. Mamy czasówkę. Samuczek nie jest trudny. Bo już go robiłem. Okej. Op. Not bad, not bad. Good throw. Not bad, not bad. Comrade Commissar! Comrade Commissar! We've got a prisoner. Come take a look. No masz ziemniaka. Będziesz dostać z ziemniaków. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj no więcej samouczka. Okej.
Okej. Okej, mamy też granaty, smoki, wszystko. Czemu ty musisz iść pierwszy? Okej. Biec dalej, no fajnie mnie wypycha nasz kolega. Będą teraz. Wszyscy? Wszyscy. Jest inny motyw, troszeczkę strzelanie, jest troszkę według mnie gorsze niż po średniej części, w nowszych częściach, na przykład takim World at War, tych innych. Więc no, ja się do tego też przyzwyczaj, do tego sterowania. Ale teksty zostają takie same. Akurat, to się nie zmieniło. Więc to jest akurat bez zmian. Okej, mają granatę od nas. Na serio? Nie umiem go zabić nawet. Dobra. Jezu, jeszcze granatę mi rzucają pod nogi. Dobra. To wysadzimy. No, że to nie jest jakieś mega trudne. Okej. Ładunek wybuchowy podłożony, trzeba uciekać. O, jest komisarz. Się pojawił. Okej, no misja wykonana. Kontynuujemy. Idziemy dalej. No było to szybciutko, szybki trening. I teraz jesteśmy w Stalingradzie. Okej. No i nasi coś tam strzelają. Mamy SWT, więc fajna broń. O wiele lepsza niż Mosin. Akurat, taka jest prawda. Dobra, zatwiam, tu jeszcze dwóch jest. Mam nawet jakąś Zina Andropowa. Kto do mnie strzela?
Macie. Akurat to się nie naprawiło. Że mimo wszystko Latwiejczyka i tak ciała się wybagują. Okej. Załatwiamy ich po kolei. Czy tutaj jeszcze się biją? Nie, już wszystkich wyminowali, dobra, bo mega mocno im to szło. No dobra. Idziemy dalej. Okej, musimy iść tędy. To nie jak tutaj szedłem, grałem wczoraj, nagrywałem, to mi się cała gra zbugowała i nie mogłem przejść. Akurat. Są pancery. Tak naprawdę, jak na tyle lat, ile ta gra ma na karku, naprawdę jest ładna. Dobra, mam iść dalej. Po prostu, dobra, to są nasi. Mamy tutaj snajperkę, ale jakoś nie chcę jej brać. Yuri, będziemy razem tutaj bronić tego miejsca. Dobra, Yuri, damy radę. A dobra, wzięliśmy snajperkę. Naprawdę idzie ich cała masa. I tu się przydaje pepesza. Dobrze, Yuri, ale Yuri nie zginie tylko. Dobra, atakujemy. Dobra, dobra. Do widzenia, panowie. O Jezu. Granat ładny. Dobra, jeszcze tam jacyś są, bo ich widzę. Amunicja się kończy. Dobra, tego też wyeliminowaliśmy. Hop.
Nie no, jak na razie, no to ładnie ich wycinamy. Tam skończy ammo. To jak nam gra mówi. Nam się amunicja kończy, ale dobra. Hop. Dobra, kolejny wyeliminowany. Się wycofują już. Dobra, wow! Impreza. Proszę mi tu nie strzelać. Dobra. Wszyscy? Wszyscy wyczyszczeni. Leonov. Dobra. Jeden wybuchowy. Załatwili go. Ok, musimy uciec na safe distance, jak to krzyczą. No i patrzcie, rok 2005, tak to ładnie wygląda. Wysadzanie. No. Dobrze. Ja wam tu podziękuję za uwagę. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Na razie.